witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmiemy się sprawami takimi, od którego się wszystko zaczęło, czyli obornik tradycyjnie na tym kanale. Ale obornik z płyty, zaczęło się od obornika z głębokiej ściółki. Dzisiaj lecimy z płyty kolejny raz, no bo się nie mieścimy. Popadało w nocy, troszeczkę błota jest, no ale jak trzeba, to trzeba. Cereska się grzeje. Grzeje. Jedziemy Perkinsem na płytę. Tu, jak możecie już zauważyć, wczoraj zapiąłem agregat z siewnikiem, razem spiąłem, ustawiałem dna w siewniku, no to już żeby go nie odstawiać z powrotem na miejsce, to przyszykowałem już zestaw do siewu. Do siewu jeszcze miesiąc, no ale już mamy to spięte. Rozsiewacz czeka na drugą dawkę. W przyszłym tygodniu chyba druga dawka poleci, gdzieś w środek tygodnia, może pod koniec. Na poprzednim vlogu mówiłem, że w kwietniu, no ale w kwietniu to będzie jednak za późno. Człowiek się uczy tych zbóż, no bo do tej pory same trawy mieliśmy. W tym roku zboża wchodzą trochę więcej. W tamtym roku była mieszanka 8 hektarów, czy tam 9. No w tym roku już mamy ponad 20 hektarów, 24 chyba zbóż. Także człowiek się uczy cały czas. Głupim się rodzi i głupim umiera, jak to mówią. Przecinka krzaków była. Oborniczek troszeczkę podrzucony wyżej. Troszeczkę miejsca zaoszczędzone. No i też będzie się lepiej przetwarzał. Wolę wozić z głębokiej ściółki, bo więcej można naładować. Ten z płyty taki płynący jest. Do dołu i następna. Jedziemy już z trzecią sztuką. Trzecia biedka i chyba ostatnia dzisiaj. Nie będę tutaj więcej bydła robił. Odczepimy sobie biedeczkę. Kurde, miałem szuflę wziąć, żeby ją wyczyścić, zapomniałem. Odczepimy biedkę i
I co, trzeba będzie sprzątnąć chyba przy wadze, odgruzować ją tam. W końcu się do czegoś nada. Zważymy odsadka dokładnie ile ma. 100% LM po 13 kilo za, po 13 zł za kilogram. W takiej cenie kupiliśmy, znaczy kupiliśmy, kupimy praktycznie tutaj na miejscu, 5 km stąd, niedaleko. Trochę zostało. Jeszcze raz trzeba szarpnąć. Dobra, chyba już. Jedziemy, odczepiamy i bierzemy się za tą wagę. Pierwsze co, to trochę ją przymieciemy. Syf jeszcze jest z remontu dachu. Jakieś cząstki dachówek. Ogólnie tą wagę by trzeba było wyciągnąć. Ma tutaj uchwyty w rogach, pasami do góry. I co? I no, powybierać ten syf. Ogólnie tutaj trzeba odgruzować to, posprzątać. Chyba, że tędy go wsadzimy i tędy wyciągniemy, no. Ale też przydałoby się tu zrobić porządek. Dobra, może ją wytarujemy. I ustawimy tak pode mnie. Waga wytarowana. Teraz ustawiamy moją wagę. Waży około 63 kg. Plus ubrania, które ma na sobie. Dołóżmy z 2 kg, ustawmy 65. Puścimy. Waga pływa, czyli waży dobrze. Jest ok. Żeby nie było zarzucania, że waga może źle ważyć czy coś. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także wrzucimy tutaj odsadka, zważymy go. Wagę razy wartość kilogramową. I wszycho. Jestem po kawie. Musiałem pójść sobie kawkę wypić, bo trochę mnie siły opuściły. I tak siedząc, myśląc i wymyśliłem, że przyciągnę sobie rozrzutnik i skrócę taśmę. Tam to zostawiam tak jak jest, no bo nie mam gdzie tego przełożyć, a przełożyć na drugie miejsce. I później jak będziemy robić tutaj ten plac, przekładać z powrotem, no to jest bez sensu. Także wsadzimy sobie byka z tamtej strony na wagę i zważymy go z, no, wprowadzając na tą jedną stronę. Żeby przyprowadzić rozrzutnik, muszę zaczep wyciągnąć. Czepiamy. Z tego co pamiętam, to on strasznie ciężko wychodził.
takie hop-siup z tym wałkiem. Dobra, tu jest stopa. Trzeba wleźć do środka, zobaczyć, gdzie jest spinka. Rozrzutnik niemyty. Tu jest spinka. O, jak się pięknie złożyło akurat na końcu. Tylko co? Trzeba będzie... Najlepiej to by było cofnąć taśmę. Dobra, jedziemy pod warsztat, tam będziemy myśleć. Coś lekko idzie. Pan Cyma. Myślę, że do końca. Dobra, teraz tutaj rozpiąć, śrubokręt jakiś pójść. Przedłużasz tu przez koło, tutaj, przez bord. Rozplątać na nowo, związać, złożyć. Dobra, by kawałek. Lary też jeszcze jakiś. Kawałek. Idziemy z tym rapem. Jeszcze czujnik jakiś, jakbyś dał. A tu jest chyba, czy nie ma? Nie ma. Z przodu jest na tym. Na... Wow. Przewiercić. Tu już chyba skracana była, bo tu od tego jest, od listwy obcięte. Ale łańcuch jeszcze ok.
rolki tutaj nowe z tyłu są. Co parami trzeba skracać, nie? No tak, żeby te. Bo były dwa tak. To trzeba parami. Żeby później łańcucha nie kręciło. Będzie spadał, nie? Tu trzeba aż 4 to minimum. Nie wiem, czy 6 nie wywalić. Pewnie pójdzie. Tylko żeby musiał tutaj puścić. Czekaj. Tu już mam koniec. Ale do tego. Nie, weź się popuść. Bo on ciągnie aż stąd, tutaj jest luźny, wiesz, pod talerzami. On na środku, żebyś to wyciągnął. Tak to na krzywo idzie. Nie, jest okej. Bo tu będzie mi tańczyć. Potem byś zerknął? Patrzyłem. Pod ten? Jeszcze może by poszło. No to akurat na 6 by było. Bo tutaj jest 4. Tutaj by przeciął. To by tu naciągnął chyba, co? Pokaż tą. No, jeszcze ogniwo jeszcze podciągnąć. Pas przestawię i będzie git. Podkładek nie dajemy żadnych? Nie, chyba co. Pasu ramy. Muszę puścić i tu sam już.
A tą stronę muszę naciągnąć bardziej. Przemnożyć pas. Że krzywi te listwy, nie? Ostatnia faza, naciąg. Tutaj ktoś już się bawił, uderzył młotkiem w śrubę, zaklepana jest. Ja zawsze wykręcam trochę więcej i przez polano albo jakiś płaskownik. Wtedy tak się nie niszczy szpilki. No ale ktoś chyba o tym nie wiedział za bardzo. Kontrola. Jeszcze się nie wyprostował nawet. Później trzeba będzie go odpalić, puścić listwę jeszcze raz, żeby się ułożyła i jeszcze raz naciągnąć. Tutaj tak zostawimy na chwilę obecną. Idziemy na drugą stronę. Więcej za sama długo, żeby była metrówka, by się przydała. Nie kontruję. Teraz to z powrotem cofnąć.
Dobra. Jest awaria. Jak kupiliśmy go, naspawaliśmy takie płaskowniki. Naciąg był daleko i po prostu listwa weszła pod ten płaskownik. Ja teraz cofnąłem listwę, to jest ok, ale jak przejdzie już, to co? To po prostu nam pod podłogę wchodzi listwa. I co? Trzeba będzie to poobcinać tutaj. Chcieli dobrze, a to narobili. Ale do ogarnięcia. O, okulary jeszcze na głowie były. Dobrze, że nie pękły. I trzeba będzie poobcinać te płaskowniki. Podłogę z powrotem podgiąć. No się kurde narobiło troszeczkę, no ale to nic. Bywa i tak. Zapomniałem w ogóle o tych płaskownikach, że to ma jakiś wpływ. Listwa siedzi dobrze, nie przekręciła się na szczęście. Także z powrotem pod warsztat i zajmujemy się tamtym. Będzie jeszcze tutaj spawarką opalić, tak jak tu zagięte, o centymetr, bo ok było za długie i po łańcuchu idzie z powłoga. Ojejku, przywalę się. Zaraz tu spawacz przyjdzie. Nie schodzi.
miękkie. Chyba azotem nasiąknęło. A jeszcze dziurę trzeba w tym wiercić. No w fartuchu, ale kurwa jak to? A tą wkrętarką? Może byś też nie pójdziesz, ta blacha pierdolę. To czekaj, ja sobie odmierzę dwie. Albo... Chyba żebyś przyłożył tam równo, tak wiesz. Markerem ten zaznaczę, to się może przesunąć, nie? Ale się może przesunąć, bladzie. Dobra, daj, będę wiercił tutaj. Oczy zdrowe, mam to na oko to zrobię. A czekaj, kurwa. To daj jedno, ja zaznaczę. To ze trzy chociaż. Cześć, szwagier. Co? Potrzebuję te cztery opony i dziury powiercić w nich, stare takie do wyrzucenia. Później je kiedyś tam odwiozę. Ale samochodowe? Są takie, żeby do bagażnika mi weszło. To tam... ciągać po łące. Gdzie po łące? Ręcznie. Się po boisku ciągać opony. Rozwalać krety. No biegać po boisku. Jakieś takie dziury porobi, żeby jakoś... sznurkiem jakimś to związać, żeby sobie mogli ciągnąć. To samochód? Tutaj na sznurki albo na... O, tu są ściągnika. Te tylne tu. Nie ma samochodowe, gdzie tam z tyłu leżą. Leżą. Jak nie, to na pryzmę idź. Ja je odwiozę. Zawsze nigdy pociągają, żeby te krety zlikwidować. To idź tam z tyłu są. To teraz przykręcił. Tylko że tutaj te duże podkładki trzeba. Do gumy. Bo tak to wyrwie, nie? Kurwa, gdzie ja mam te śruby? Bo dać te od drewna. Sięgną. O kurde. Człowieku. Weź i weź. Sięgnie? Ty czekaj, ja może wkrętarkę wezmę, cienkie wiertło. Ty tam będziesz trzymał takie wiecie równo, a ja tutaj będę ci znaczył takie. Znaczy ja tak oto widzę, nie? Bo ja tam wysoko nie daję, bo gnój będzie leciał za fartuch. Teraz to bym tu na końcu złapał, znaczy przewiercił. Dziewica, ciasno. Dobra, przeszło. Masz?
Kurwa, taki jakby troszeczkę za długi był. A bo tu się tak dziura zrobiła. Polecimy tu od... A ile tam tych dziur jest? Weź policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to dawaj, tu dziewięć. Strony. Palce bolą. Co, maszyna ogarnięta? Skrócona troszeczkę podłoga i zafelcowana do dołu, tak żeby listwy się wdrapywały po podłodze. Nasmarowane, sprawdzone. Koło napompowane, wentyl zmieniony, znaczy w zaworek wentylnicy. Tyle trzeba było odciąć. Gdybyśmy skrócili o 4 ogniwa, to pewnie by grało, a skróciliśmy o 6, no i troszeczkę za krótko było. No ale tak już musi być. Co jeszcze? Trzynasteczkę jakąś skądś. Osłonę założyć. Dobra. Cyk, fuch. To by było na tyle. I co? Zapraszam oczywiście na fanpage, Facebook, Instagram, standardowo linki w opisie. Adapter trzeba będzie wyczyścić jeszcze z tych sznurków, siatek, folii. Standardowo linki w opisie. Subskrypcje, dzwoneczki. Jeśli chcecie być na bieżąco, ja się z wami żegnam i do następnego vloga. Trzymajcie się, na razie i cześć.